Kolejne świetne przedstawienie, tematyczne, na czasie, Wielkanoc za pasem. No i ponownie integracja klubu seniora wasza wewnątrz, ale również z młodymi ludźmi. Tak, tak. To już stało się naszą taką codziennością, powiedziałabym, nie tradycją, bo to nie o tradycję chodzi, ale chcemy. To zawsze chcieliśmy, żeby łączyć te pokolenia i udaje się, a do tego stopnia dochodzi, że dzieciaki same garną się, przybiegają do nas i coraz większy krąg jest ku naszej uciesze. Dowodem jest ten wielki tort na Dzień Babci i Dziadka. Tak, to było zaskoczenie, naprawdę wtedy tak, bo one przychodziły, one to, no to myśmy ich tam czymś częstowały i to zawsze, a wtedy jak nam wniosły tu wchodząc ten tort, właśnie, to samo przejście. Dzisiaj Klub Seniora w Rzeszczycy i Przemyślenia Wielkanocne, komu podziękować za ten wieczór, za to popołudnie? Ktoś najbardziej zasłużył. Zacząłbym być może, podpowiem, pani gitarzystka. A to na pewno była dla nas olbrzymim wsparciem. Pani, która prowadzi tutaj zajęcia takie właśnie muzyczno-artystyczne. Pani Bożena. Pani Bożena jest przemiłą osobą, jest taką serdeczną osobą, scalającą ludzi, przynajmniej no, chcącą scalić ludzi. No pominąwszy, a może przede wszystkim, że ma no głos, to każdy wie. Anielski. Przepięknie, tak, przepięknie śpiewa, gra, no jest z wykształcenia muzykiem. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj również goście z sąsiednich gmin. A też przyjechali, to są już któryś raz Państwo z Konkolewnicy i nam jest niezmiernie miło. Myśmy też kiedyś byli z bajką jakąś, występowaliśmy tam, prawda, dla dzieci tamtejszych i tak się zaczęła nasza taka fajna znajomość, zacieśniająca się. Coś podglądają, coś próbują do siebie również adoptować z Waszych pomysłów? To znaczy tam jest, to są Państwo, ci Państwo są zrzeszeni w tym momencie jeszcze chyba w tym klub emerytów i rencistów, ale mają gdzieś tam w planach z widokiem, bo to teraz te kluby tak powstają szeroko, jest taki boom, nie, na powstawanie tych klubów i tam rzeczywiście mają coś tam zorganizować, bo jakieś fundusze, coś mi właśnie wspominały i mówi wtedy, to już będziemy zupełnie na takich partnerskich tak, pracować. Pana wójta zapytam, też prężnie działa tutaj jedno ze stowarzyszeń, których też jest na terenie gminy sporo, a to stowarzyszenie w Rzeszczycy jest szczególne. Dokładnie, chociażby dzisiejsza uroczystość jest realizowana przez Klub Seniora w Rzeszczycy, ale właśnie w ramach dotacji pozyskanej z gminy przez Stowarzyszenie Moja Gmina. Stowarzyszenie, które działa bardzo aktywnie właśnie w zakresie aktywizacji naszych mieszkańców. Począwszy od projektów już kilkukrotnie realizowanych, właśnie skierowanych do seniorów, różnego rodzaju zajęć, które tak naprawdę gdzieś były takim inicjatorem, prawda, w 2015 roku Klubu Seniora. Też stowarzyszenie aktywnie działa w kierunku młodzieży, aktywizacji sportowej, cykl wydarzeń Rodzina Sportem Silna, także mamy naprawdę, naprawdę bardzo pozytywną społeczność lokalną aktywnych mieszkańców. To chociaż niech spadnie podczas tego wywiadu nazwisko pana prezesa stowarzyszenia, bo jest dzisiaj z nami. Tak, pan Krzysztof Sójka, bardzo skromny jak zwykle, ale jest z nami jak zwykle niezastąpiony. Można tak jest. Sołtys Rzeszczycy jest też z nami. Tak. To pan, imię i nazwisko? Pan Robert Demczuk. Robert Demczuk i również fajnie. Był prezes OSP. I jest. Obecny prezes OSP, tak, pan Paweł Orłowski. Paweł Orłowski, pozdrawiamy. Tak. Teraz, skorzystając z tej okazji, jesteście z nami teraz obydwoje, pan zastępca wójta i pani prezes koła seniora w Rzeszczycy, klubu seniora w Rzeszczycy. Chcielibyśmy prosić was o to, żebyście naszym widzom, waszym mieszkańcom, przyjaciołom, sympatykom złożyli życzenia świąteczne. Spokoju, zdrowia, błogosławieństwa Bożego, ciepłych, spokojnych i rodzinnych świąt. Wielkanoc. Przede wszystkim rodzinnej, spokojnej atmosfery, odpoczynku od zgiełku codzienności, od tych różnych trudnych informacji, które ostatnimi czasy z każdej strony gdzieś tam do nas napływają. Takiej chwili wyłączenia,
w zdrowiu, spokoju, rodzinnej atmosferze, uśmiechu, błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Tak. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszę i dziękuję Państwu, naszym klubowiczom, że mieli tyle siły i przygotowali to piękne przedstawienie, montaż słowno-muzyczny. Bardzo zapraszam do wspólnego przeżywania czasu przyjścia zmartwychwstania, tak, zmartwychwstania Pana Jezusa. Zapraszam do wysłuchania i uczestnictwa duchowego. Jak Państwo będziecie sobie życzyli, ktoś by chciał z nami pośpiewać, proszę bardzo. Serdecznie zapraszam. Wielki post to czas, by lepiej zrozumieć sens cierpienia. Wielki post to czas, by lepiej zrozumieć miłość Boga. Na świecie było wszystko znikome, nietrwałe, a Ty masz wszak duszę, co w niebo ulata, bo szczęście w nim czeka ją wiecznie wspaniałe. Gdy duszę chcesz zbawić, gdy Boga czcisz szczerze, grzechami gdyś z niebem łączności nie zburzył, gdy życie swe pędzisz w miłości i wierze, bądź pewny, na szczęście żeś wiecznie zasłużył. Oni dziś w Ciebie uwierzą. Wtem z kapłańskiego domu służebnica wyszła i ledwie na Piotra spojrzała, rzekła: na pewno już tego człowieka razem z Jezusem gdzieś w mieście widziałam. A Piotr przerażon krzyknął: jak Bóg na niebie, nie znam Jezusa tak, jak nie znam Ciebie. I znowu siedział, opuściwszy oczy, a strach przed śmiercią uperlił mu czoło i serce drżało jak liść osiki. I znowu z tłumu ktoś tak nań zawołał: i ja go widział, kiedy z rabbi młodych wstępował kiedyś na świątyni schody. Przebóg? Czyś oślep? Piotr mu na to rzecze: o Bogdaj bym już jutra nie doczekał, jeśli umrzem. Mówię wam, bracia kochani, że wcale nie znam tamtego człowieka. I powstał z ławy, myśląc: zniknę w tłumie, bo nie wiem, czyli obronić się umiem. Że pamięta serce te czasy jasne, złote i radosne, te dziecinne, kochane, upragnione święta, pachnące hiacyntami wróżące już wiosnę. I ten stolik maleńki, taki kolorowy, co był szczytem dziecięcych niewybrednych marzeń. Zda się, że wczoraj to było. Z mgły czaru różowej, jak żywy czar powstaje,
tamtych dawnych wrażeń. Początek życia bierze znów. Tak każdego roku zmartwychwstania wieść głosi nam, że Jezus przezwyciężył śmierć. Pierzcha lęk przed śmiercią, bowiem Boży lud wierzy niezachwiannie w zmartwychwstania cud. Dużo szczęścia i radości, które niech zawsze gości w dobrym sercu w jasnej duszy. Nie wszystkie żale zgłuszy.